Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4, tryb Fortnite. Zaczynamy. Jedna osoba mnie prosiła: Lucek, weź tak przed rozpoczęciem eliminatora, weź jakąś fajną BMW i podliftuj trochę. Zobaczcie, Bora mi zajechała drogę. Ktoś z was miał Borę? Może rodzice albo coś? To był kiedyś samochód, który mi się bardzo podobał z wyglądu, bo coś takiego innego niż Passat, a też troszeczkę większy od Golfa. Teraz bym oczywiście takiego samochodu już nie chciał, bo to stary dziadek jest, no. Ale ostatnio widziałem bardzo ładną BMW, właśnie kupejkę. Chyba to była E69? Kurde, zapomniałem, jak ona się nazywała. E39. Nie pamiętam. Ej, zapomniałem, jak... Ja, serio? Dobra, jaki to jest model tej BMW-ki? No to był w sumie ten model, tylko że tu jest taka, wiesz, M3 przykokszona to jest wersja, nie? Tej BMW. A ja widziałem taką bardziej cywilną z silnikiem, chyba 2,5 tam ma, nie? Benzynowe. Także bardzo fajny samochód, wiesz, wolno ssący silnik, nie? Także bardzo fajna drezyna, ładnie zadbana w środku. Będę chciał się z tym ziomeczkiem spotkać, bo to mój widz był. Będę chciał się z tym ziomeczkiem spotkać i nagrać z nim odcinek na mój drugi kanał vlogowy, serio. Taką mam ambicję, żeby to zrobić. Fajne autko, bardzo mi się z wyglądu podobało. Aż przez chwilę zacząłem żałować, że kupiłem mój samochód z V6 3,2 litra. Naprawdę bardzo z wyglądu mi się podobało. Proszę bardzo, odbierzmy sobie dwa super wheel spiny, zobaczymy, co tym razem nam wypadnie. Trochę kasy. Już 5 milionów mi się uzbierało, zobaczcie. 5 milionów, 5,5 miliona. Ostatnio wydałem całą kasę na samochody do driftu, które mam zamiar robić. Tutaj takie coś mamy, to od razu sprzedajemy. O, może być, do driftu, już chyba mam ten samochód do driftu, możemy sprzedać. I 15 koła, no, nic specjalnego. Mi się już sesja w eliminatorze szuka, także czekam. Za ten czas można trochę chyba poćwiczyć driftowanie. Powiem wam, że bezpośrednio po Fordzie idę sobie na Assetto Corse podriftować, poważnie. Idę sobie tam trochę polatać, a tam się inaczej lata. Tutaj jest to trudniej wyczuć. W Assetto Corse jest tak bardziej intuicyjnie jak dla mnie. I dużo szybciej się tam nauczyłem driftować. A myślałem, że będzie zupełnie odwrotnie. Znaczy, w Assetto Corse bardzo ważne jest to, żeby mieć odpowiedni samochód. Bo jak masz taki, co ma bardzo dużo mocy, to na początek bardzo ciężko się nauczyć. Jak masz taki, co ma 300 koni mechanicznych, tam 1000 kg waży, na przykład taka E30, jak ostatnio driftowałem, to mi było nią bardzo prosto latać i mega przyjemnie. A tutaj trzeba mieć w Fordzie co najmniej 700 koni mechanicznych i sam musisz mniej więcej wyczuć, kiedy samochód wchodzi w drift, a kiedy nie. Zresztą jak chcecie coś więcej wiedzieć na ten temat, to zrobiłem nawet odcinek porównując Assetto Corse, driftowanie w Fordzie Horizon do driftowania w Assetto Corse. Niektórzy powiedzą, a to nie ma sensu porównywać, to jest zupełnie inna gra, inne cele ma i tak dalej. Ale z drugiej strony w tej się grze driftuje i tej się grze driftuje. No to dla kogoś, kto nie testował ani tej ścigałki, ani tej, a zastanawia się, co sobie kupić, no to myślę, że jak najbardziej takie porównanie jest na miejscu, nie? Oczywiście dwie gry są zupełnie inne, ale warto coś o tym powiedzieć, także możecie sobie taki odcinek u mnie na kanale obejrzeć. Cyk, no jakoś idzie, no tutaj w kółko latamy. Długo mi tego eliminatora wyszukuje coś. Ludzie nie chcą grać ze mną już, czy jak? Co? Ej, patrzcie, dopiero co się pojawiłem na mapie i tutaj w tym miejscu jest już samochód do odebrania. No co prawda słaby, ale zaraz przed oczyma. Ej, tak jeszcze nie miałem ani razu. No dobra, Audi RS2, może być. Proszę bardzo. Jedziemy sobie. Co to? Co ona takie dziwne felgi ma, to Audi? Jakoś tak, podczas gdy jedziemy, jakoś dziwnie wyglądają te felgi, jak jakieś stalówki. Dobra, ciśniemy od razu, tutaj trzeba walczyć. Ktoś już Urusa z 7 poziomu zgarnął. Widzieliście to?
Ja pierniczę, co za gościu. Z siódmego poziomu, już w tym momencie na początku gry ma Urusa. To musiał być dopiero, myślałem, że ja mam farta, że sobie dropnąłem od razu na starcie jakiś lepszy samochód. A tu proszę, Urus, siódmy poziom i będzie teraz wszystkich rozwalał. Ja pierdziel. A tutaj kogoś doganiamy. Coś wolno jedzie, ciekawe czy udaje, czy faktycznie ma słabe auto. Wygląda jak Mini Cooper, tak prędkość maksymalna mniej więcej na mapce rozpoznaje, że to będzie właśnie Mini Cooper. No dobra, możemy go wziąć na pojedynek. Będę miał już trzeci poziom, jak się uda wygrać. Tak, to Mini Cooper! Jedzie tam takie maleństwo. Mnie to zawsze rozwala, jak mam jakiś większy samochód. O nie, wyzwali się na pojedynek. Dobra, musimy kogoś innego tutaj złapać. Tu jest kolejny Mini Cooper. A tu następne jakieś auto. Dawaj go, dawaj go. O, piąty poziom! Co ja zrobiłem? Jest, nie trafiłem go na szczęście. No szczęście go nie trafiłem, ale w sumie to by było ciekawe wyzwanie go pokonać, co nie? Taki piąty poziom. Czekaj, czekaj, bo będzie wstyd. Powiem wam, że to Audi nie jest wcale jakieś super szybkie. Zobaczcie, że ja tego Mini Coopera tak łatwo dogonić nie mogę, nie? Gdzieś tam jedzie. No nie, i ty się też wyzwał na pojedynek. Ja czekaj, czekaj, mam go. Mam cię! Jak poleciał. Dobra, gdzie... O nie, o nie. O nie, to jest... Zostawił mnie z tyłu. Jedź, quattro. Dobra, zna mapkę czy nie zna, jak myślicie? Chyba nie znasz tak dobrze. Więc tu się skręcało, żeby skoczyć. Tutaj chyba, nie? Tu się chyba skręcało jakoś. Ty, on dobrze pojechał, cholera. Ty, on zna to. On zna to lepiej ode mnie. Pojechał na hopę. I teraz jedyna szansa dla mnie jest taka, że on nie doskoczy na tą... O nie! Fucking shit! Jedź! Ja teraz nie doskoczę. Ile tam do końca, do mety? No nie, o fuck! No trzeba przyznać, że niezbyt dobry początek dzisiaj. Ale może być dobry koniec, nie wiadomo. W każdym razie ja cały czas muszę wykorzystać tego protipa, że pod koniec meczu jedziemy w kierunku, gdzie wskazuje nam sterowiec, prawda? Ktoś mi tutaj próbuje samochód zabrać, ale byłem pierwszy, proszę bardzo. Subaru, proszę, gdzie tutaj jest nasz przeciwnik? Chcesz mi zabrać moją furę? Chodź, może tym razem wygram z Mini Cooperem, Jezu, jaki wstyd. Nie dość, że przegrał chłop, to jeszcze nagrywa jak przegrał. Co za gość. Ty pajk ucieka. No ja też bym uciekał, jakby mnie goniło takie wściekłe Subaru. To jest wściekły samochód, zobaczcie jaki on ma przód. O, nawet nie zobaczymy, jest za wysoko kamera. Ale jest to wściekłe Subaru. O kurde, drzewo. Trzeba mijać te drzewa, bo... No jest jednak kłopotliwe, jak zatrzymuje cię do zera jakieś drzewo. Chodź tu, gościu. Jest! Tym razem Mini Cooper będzie mój. Tak. Proszę bardzo, zastrzelimy go headshotem w trybie Fortnite. Ja jeszcze nie jestem aż taki dobry w tym trybie, ale wiecie co, jak już trochę potrenuję, poćwiczę, to będę chciał robić tak, że na pojedynek będę wyzywał tylko ludzi z poziomem wyższym lub równym. Ej, bo ten Mini Cooper mnie już wyprzedza. On pojechał drogami. Ja się tam rozwaliłem jeszcze po drodze. A gościu mnie tutaj, zobaczcie na minimapkę. Gościu mnie porobi zaraz. Następny Mini Cooper mnie rozwali? Niemożliwe! Nie, cholera! O fuck! Niemożliwe, ej! Co za pechowy odcinek! Nie wierzę! Jak to się stało? What? Nie! Galardo Spider mnie zaatakowało. Słuchajcie, pająk mnie zaatakował. Jadę na przełaj, nie mam innej opcji. Mam Focusa z piątego poziomu, a Spider jest z o, shit, znowu drzewo. Ej, co za pechowy odcinek. Spider jest z ósmego poziomu, więc nie wiem jak to będzie. Ale też się rozwaliło, dobrze, dobrze. Jeszcze może jakaś tam nikła szansa jest, to jest
to Lamborghini to jest naprawdę bardzo, bardzo szybki samochód i może być problem, żeby go ograć. Ale ciśniemy, 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 może coś jeszcze z tego będzie. Mogę jedynie liczyć na to, że on się gdzieś rozwali i że uda mi się... shit, ale niedaleko było od tego drzewa. Czekaj, tu tylko trochę loteria. Pociąg! Nie! Jezu! Jak ja miałem go minąć? Czekaj, on się też rozwalił gdzieś. Ja pierniczę, ale nie fart dzisiaj jest na odcinku. Sorry, ale naprawdę. Jedziesz przez drzewo, totalna losowość, przez las, totalna losowość i uderzasz w drzewo. Teraz wyjeżdżam. Miałem szansę wygrać z nim, gdyby nie ten pociąg. I wyjechał mi pociąg, cholera. Pechowy odcinek dzisiaj, no nic z tym nie zrobisz, trudno no. Trzeba jakoś to przeboleć, następny będzie lepszy. Chociaż trzeba przyznać, że miałem kilka takich różnych sytuacji, które były wyjątkowo szczęśliwe tutaj w eliminatorze. Przecież ile razy przejeżdżałem przez las pełny drzew i udawało mi się wszystko ominąć bez problemu. No to teraz trochę los się wyrówna i jakby będę miał trochę pod górę bardziej. Będę eliminowany na samym początku eliminatora, albo będę po prostu przegrywał jakoś bardzo głupio. Chociaż ta ostatnia przegrana nie była głupia, to dwie ostatnie Subaru kontra Mini Cooper, to był wstyd nieprawdopodobny. Słuchajcie, Subaru z którego poziomu? Z czwartego czy z piątego? Mini Cooper z pierwszego. Goście w ogóle pojechał asfaltem i dużo lepiej na tym wyszedł niż ja akurat w tym miejscu. Do eliminatora trzeba bardzo dobrze znać mapę Forzy Horizon, żeby tutaj świetnie się odnaleźć, wiedzieć gdzie są jakieś skróty. Myślę, że to się też bardzo przydaje, jak się jedzie po mieście, ale i nie tylko, bo tutaj też gdzieniegdzie niektóre lasy warto mijać, a przez niektóre lepiej się wbić i dużo czasu zyskać. I trzeba wiedzieć gdzie, co i jak. I tego trzeba się uczyć. Były kiedyś takie... Znaczy dalej są, ale już podejrzewam niewiele osób gra w te zawody. Takie normalne wyścigi, nie? No to... O, tutaj ktoś sobie ciśnie. Ty, Mini Cooper! Dawaj, robimy zawody. Mini Coopa kontra Mini Coopa, no przecież musi być. Pyk, pyk, pyk. Dobra, zobaczmy. Co da? O, dobra, zawracamy. Teraz się postaramy. Co mnie tam przyblokowało? Chyba ten płotek mnie odbił. Ten samochód jest tak lekki, że on się od wszystkiego może odbić. Nie mogę tu jechać. Zakopał się na polu. No, nie dziwne w sumie. Dobra, gości już na prowadzeniu. Brawo! Brawo! Ale nie poddajemy się. Tutaj mamy... O, spora odległość do przejechania, więc jeszcze wiecie, wszystko może się zdarzyć. Rozstaram się między tymi drzewami ostrożnie, bo ten odcinek naprawdę dzisiaj jest dość pechowy. Myślałem, że ten murek będzie nie do rozwalenia, jak się bałem. Na razie jazda dobra. O, i tutaj przez te belki będzie trzeba uważać, bo one bardzo mocno spowalniają, jak się w nie uderzy. Jakimś cudem wyprzedzam mojego przeciwnika. Wiem, jak to się dzieje. Ale wiecie, to się jeszcze wszystko może odwrócić. Forza taka jest, zwłaszcza eliminator. Dobra, trochę nadgonił. Ja tu cisnę gaz do końca, już aż mnie krew z nogi leci, no. Szybciej się nie da. No i kurde, o Jezu, nie, no, ja pierniczę. Uwaga, Supra kontra Alfa. Zobaczymy, co wygra. Ciśniemy, gdzie ona pojechała? O kurde, przed chwilą wygrałem z Mini Cooperem. Mini Cooperem! Był pojedynek Mini Coopa kontra Coopa. Ale z racji tego, że jakby ten odcinek jest przegrany, no to nie chciałem wam tego pokazywać. Nie no, tak serio, to udało mi się wygrać chociaż jeden pojedynek. No ale już dzisiaj, na dzisiaj wystarczy tej jazdy Mini Cooperem, więc chcę wam pokazać coś innego. I teraz mamy Alfę kontra Supra. Wiele osób uważa, że Supra to jest fantastyczny samochód, nigdy nim nie jeżdżąc nawet. Nie jeździły te osoby. A w rzeczywistości to jest bardzo stare auto i trzeba brać pod uwagę, że
tym autem po prostu nie jeździ się fajnie, ono się nie prowadzi tak jak te nowoczesne samochody. O! Serio, jakby ktoś na czołówę... Ja też tak robiłem, pamiętacie, na odcinkach też tak robiłem, że na czołówę komuś wylatywałem. I teraz to się na mnie mści, bo inni kierowcy we mnie uderzają na czołówę, jak ja gdzieś tam prowadzę. Także tak, karma wraca zawsze. Dobrze, wygraliśmy sobie Alfa, bardzo ładnie pojechała. Słuchajcie, wow, mam siódmy poziom. Teraz do końca meczu powinienem gdzieś tam się przyczaić, nie? Z podkulonym ogonem sobie siedzieć, bo ja mam naprawdę dobre auto. To jest siódmy poziom, to jest trzy poziomy niżej niż najlepsze auto, jakie możesz mieć. Dodatkowo on jest genialny na offroady, tłumi dosłownie wszystko, po czym się jeździ. Także naprawdę auto takie, no... Ciężko jest lepsze mieć na eliminatorze, serio. Proszę bardzo, to jest ten dziwny koncept z gry Halo. Ja w ogóle nigdy nie byłem jakoś utożsamiony z tą grą Halo, ona była poza moim zasięgiem. Ja kiedyś nie miałem konsoli i wydaje mi się, że ona, ta gra była taka bardziej popularna chyba w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, no nie? W Polsce to chyba nie ma zbyt wielu fanów i pewnie też jak tutaj mówię na odcinku jakiejś grze Halo, to wy się zastanawiacie, o co chodzi, o co Halo, nie? Że takiej gry nie ma, nie było, jest tylko Fortnite i Forza. No tak. A tak się zastanawiam, czy nie zagrać w Fortnite. Quartz Legacy, czy który to poziom? Na pewno nie siódmy, szósty. Ej, tu dobre dropy są teraz. Jadę tam zobaczyć. Będziemy się pojedynkować, no kurde, ile mam. Jeszcze dużo czasu jest do końca meczu. Trzeba zboostować samochód. Bardzo ładny mi teraz tutaj dropnął z pojedynku. Także jestem zadowolony, no trzeba to wykorzystać. On świetnie taranuje wszystkie przeszkody, jakieś murki, nie murki, no poza tymi drzewami, których nie da się zniszczyć. To oczywiście tam się do zera zatrzymuje, ale poza tym on jest świetny na jakąś tam ostrzejszą przełajówkę. Tutaj w ogóle bardzo dobry dropik jest. Ja nie wiem, co tutaj koło mnie dropło, ale jak gościu tego nie wziął, to znaczy, że nic dobrego. No, tak myślałem. Czekaj, ktoś tutaj coś tu robi, no. O, zaczęli się ścigać. No dawaj co, jedziemy za nimi. Będziemy kibicować jednemu albo drugiemu. Tu w ogóle drop, którego nie ma na mapie. A, bo w ogóle dropów nie ma na mapie. Nieważne, no. Ciśniemy za nimi. Mają jakieś samochody z niższej półki. Pomożemy im trochę, co? Zobaczymy. U, ty kurde, gościu! Czemu mnie zaatakował? On gdzieś tam próbował chyba skrócić. Czekaj, pomogę temu, bo... Zaatakujemy tego z przodu. Pewnie się zdenerwował, że go zepchnąłem. Teraz musimy tego zepchać. Zatrzymać go, ja jestem policja teraz. Zatrzymać... O ty kurde, on się sam zatrzymał. Ale będę gnojem teraz, dawaj. To jest i tak już odcinek spisany na straty, no. Będę gnojem. Ścigam tego typa. Ciekawe, co on sobie teraz myśli. Bo tu są różni gracze, to niekoniecznie Polacy. O ty kurde. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest Festival Horizon tutaj chyba. Tylko tak z innej strony. Gdzie on jedzie? Dawaj, gonimy go. Tamten jeszcze się ściga. Dobrze. Chciałem zrobić manewr chip, ale się nie udało. Czekaj, gdzie on jedzie? Ja nie widzę ich celu, nie? Oj, chyba dojechał. Chyba dojechał już. Skasował tamtego. Dawaj go na pojedynek, on teraz będzie miał ciekawe auto. Gdzie on jest? Tutaj z tyłu, tak? Nie no, gdzie on? Jest, dobra, co on ma za auto? Szósty poziom, dobra, może być. Gdzie jedzie? Teraz będzie się chciał zrewanżować, a ja już dzisiaj kilkadziesiąt takich pojedynków przegrałem. Więc wiesz, no wszystko może się zdarzyć zaraz. Ale nie dajemy się, nie poddajemy, no. Powiem wam tak, 10 razy próbujesz, a za 11 ci się uda dopiero. I to będzie strzał w dziesiątkę.
Zobaczymy, jak będzie tutaj. Zobaczcie, jaki ten samochód jest szybki. Ja nie wiem, czy chcę go zamieniać. Zobaczymy, jaki drop będę miał teraz, bo to jest naprawdę świetne auto. Patrz. Jak będzie coś ciulowego, to naprawdę nie zmieniam. Zostaję przy nim. A, co my tu będziemy mieli? A, Gallardo Spider. Cayenne? Nie, nie zmieniam. Nie zmieniam. Mimo, że ósmy poziom bym miał, nie zmieniam. Zostaję przy tym samochodzie, naprawdę. Pierwszy raz chyba z takiego wysokiego poziomu zrezygnowałem, bo ja wiem, że ta fura jest genialna. On co prawda nie ma jakiejś tam ogromnej prędkości maksymalnej, ale on po prostu ciśnie. Dobrze, słuchajcie, 17 graczy zostało. Została niecała minuta do następnej strefy. Jak będzie chyba 5 osób do końca, czy 7, to wtedy zdaje się, że będziemy mieli już ten ostateczny pojedynek. I teraz widzę już sterowiec tam między balonami, daleko, widzicie, nie? Tam jest sterowiec i my go bacznie teraz obserwujemy, co on będzie robił. 9 graczy zostało do końca, bo my musimy sprawdzić tą rzecz z wskazaniem jakby przez ten sterowiec, gdzie mamy jechać do tego ostatecznego punktu. Więc będziemy na niego patrzeć i poczekamy, zaraz powinni się wybić tamci. Jesteśmy w strefie, mamy dobry samochód. No, ja wiem, że to jest pechowy odcinek, ale mimo wszystko zróbmy ten strzał, zobaczmy. No już dzisiaj takiego pecha miałem, że może teraz się poszczęści. I zobaczcie, zwróćcie uwagę teraz na balon. On trochę zmienił swój kierunek i chyba nawet się przemieszcza. Nie jestem pewny, bo ciężko to tak dojrzeć, ale chyba się trochę przemieszcza i zmienił odrobinę jakby w miejsce, w którym wskazuje dziobem, nie? Swoim, czy tam rufą, nie wiem, jak to się nazywa. Przodem. Ten już, zobacz, tutaj gościu zrezygnował. Aha, bo ten już tu uchodzi, dobra. Ja się nie ścigam tu z nimi, ja ich omijam teraz. Mamy dobre auto, to będzie dobre auto do pojedynku ostatecznego. Mam nadzieję, że nikt mnie, mną się nie zainteresuje tutaj. Ja jestem przy granicy strefy. I zobaczmy. Czekaj, co? Jak to się? O, ktoś się mną zainteresował, cholera, jasna. Dobra, jadę w tą stronę. Super. Ale znowu, nie wiem, czy zmienię auto. Nie wiem, bo zobaczcie, jak on świetnie robi. Jak on świetnie tu robi, nie? Czekaj, tu jest murek do rozwalenia. Patrz, jak go zrobił. No i po co się mną interesował? Po co się mną interesował? Ktoś mi powie? Dobra, co mamy do wyboru tym razem? Gallardo Spider, Audi RS6, nie zmieniam. Ucieka on tamtego gościa. Gościu myśli, że się zmienię, nie? Na inny samochód i się pojawi w tamtym miejscu. Ale nie, ja zostaję przy tym aucie. Zostało 5 graczy do końca. Zaraz będzie zakończenie. Czekaj, gdzie jest ten sterowiec? Kurde, goni mnie ten typo. Widzę go na mapce. Gościu, ty daj mi spokój, bo tu zaraz będzie koniec. Gdzie ten sterowiec zasrany? Nie widzę go, może jest nade mną. Zaraz będzie final, coś tam. Pojedynek. Musi nam się udać. No musi, mam teraz super samochód, to jest doskonały samochód na offroady, dobra. Czekaj, szukam sterowca. Kurde, ten się nie przyczepił jak ta jakaś larwa czy coś. Uciekaj ode mnie, gościu! Ja mam za dobry samochód. Gdzie ten sterowiec jest? O, widzę go, dobra. Wskazuję tam, okej. On się odwróci do ostatniego momentu, nie? Znaczy do ostatniego pojedynku jakby. On się odwróci, bo... Dobra, tamci się są zainteresowali. Ekstra. Teraz ja będę mógł się obserwować ten sterowiec. No się nie zainteresują już te typki, okej. Gdzie jest ten sterowiec? Nie widzę go. Nie mogę się do góry popatrzeć. Muszę dalej odjechać od niego, bo nie mogę się do góry spojrzeć. A czekaj, jak wezmę kamerę z kokpitu. O, teraz dużo widać. Patrz, widzę jak się ten... Czy on się będzie obracał? Obraca się, widzicie? Teraz zmienia swój kierunek. Zmienia swój kierunek ten sterowiec i gdzieś tam sobie leci w jakieś miejsce. Musimy się tak ustawić, żeby go widzieć na jakieś wzgórze, czyli pojadę kawałek dalej, bo jak on będzie centralnie nade mną, to nie będę mógł miał się jak spojrzeć do góry, nie? Dobra. Kurde! Tu jest jakiś typo! Nie bierz mnie na pojedynek!
Dobrze, dobrze, jest, jest dobrze. O, uwaga, uwaga. Czekaj, czekaj. Gdzie on jest? Tam. Tak, jedziemy w tamto miejsce, zobaczymy. Gdzie on? Gdzie ten sterowiec? Na pewno patrzy tam? Kurde, nie wiem, nie widzę. O, czekaj. Tam bardziej, okej. I? Faktycznie! Obrócony był w tamtą stronę? Znaczy najpierw obrócił się tam, jakby w inną stronę, a potem się obrócił jeszcze w inną. Tylko już nie spojrzałem na niego, bo kurde ciężko go dojrzeć, jak ta strefa jest taka mała. Dawaj, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Na drogę. Mówię wam, ta furka jest dobra, ale nie wiem, czy oni nie mają szybszych po prostu autek, a tutaj kawałek jest po asfalcie, nie? Zobaczymy zaraz. Ja tu się nie mieszczę na tej drodze. O, tu już koniec jest, kurde, myślałem, że jeszcze trochę będzie offroadu. Który będę? Drugi, okej, no kurde. Jak niewiele brakowało. Ale dobry tip, tylko kurde, problem jest taki, że ciężko się ogarnąć jakby. Ciężko jest zobaczyć ten sterowiec pod koniec, nie? Bo zobaczcie, on był obrócony w tą stronę jakby na mapie, nie? Tak był obrócony. A potem się zaczął obracać w momencie, kiedy ja już go nie widziałem. Nie? Trzeba jakby poczekać, aż to ostateczne odliczanie się skończy. I tyle, nie? Jakby, tak myślę. Nie wiem, będzie trzeba to jeszcze sprawdzić. No, mało kiedy się to posprawdza, potestuje, dlatego że no, mało kiedy dochodzę do tych ostatecznych etapów, no. I w ogóle myślałem, że to będzie gdzieś jakby w środek mapy, daleko od strefy, bo przeważnie tak jest, a to było blisko. Zobaczcie, że to jest w centrum Horizon kończyła się ostateczna strefa, nie? I niedaleko od centrum Horizon mamy finish całego eliminatora. No tak jeszcze nie miałem. Zawsze to było gdzieś bardzo daleko. Na przykład kończyło się w mieście, ta ostateczna strefa była w mieście, a ostateczny punkt był właśnie gdzieś w okolicach centrum Horizon albo przy takiej wielkiej górze, gdzie się zawsze wyskakuje. No. Ale to jest dobre, kurde, trzeba obserwować ten sterowiec pod koniec. Ktoś z was jeszcze mówił, że trzeba patrzeć na mapkę. Ale ja tutaj tak jeszcze nie jestem wprawiony. Chyba, że jest jakiś przycisk tylko od mapki. Bo tu trzeba dwa kliknięcia zrobić, a niekiedy podczas rozgrywki nie ma na to czasu, nie? Czyli czekaj, mogę tu przesuwać? O, mogę. Czyli ja byłem gdzieś w tym miejscu, sterowiec był w tym. Ja go kurde już nie widziałem, bo tutaj były jakieś lasy, nie lasy. A punkt był już tutaj, nie? Także bardzo, bardzo blisko akurat na tym meczu. A to nie zawsze tak jest, czasami jest blisko, czasami jest dalej. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i się wyluzowaliście. To jest mój cel na każdy odcinek, żeby dać wam radochę i żebyście po prostu, żeby wam się miło oglądało. No, trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Dawaj, dawaj, leć bokiem. Tutaj zaraz sobie polatam. Dełemko. Dawaj, dełemka. Hahaha.